Dzisiaj spotykamy się w gospodarstwie agroturystycznym Stodoła w Stajni Nidera, gdzie gościmy uczestników warsztatów na podsumowaniu. Prowadzimy projekt pod nazwą W poszukiwaniu kwiatu paproci, tradycje, zwyczaje ludowe. Projekt ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz przez gminę Kluczbork. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy przygotować cykl warsztatów. Przez 2 miesiące, raz w tygodniu, spotykaliśmy się w kinie Bajka, po to, by poznawać rękodzieło. W ramach projektu prowadziłam warsztaty makramy, warsztaty filcowania na mokro i warsztaty trawienia miedzi. Robiliśmy biżuterię trawioną miedzią. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, takim, które trochę przeszło nasze oczekiwania. To znaczy, że chętnie wracamy do takich rzemiosł, które już wydawać by się mogło zamarły albo nie są kultywowane. Okazuje się, że wzbudzają bardzo duże zainteresowanie. Co dowodzi, że tak naprawdę szukamy tego, co jest nam bliskie i co jest nam przekazane przez kulturę ludową. W projekcie uwzględniliśmy liczbę 150 beneficjentów i tyle też jakby chcieliśmy zaprosić uczestników. Natomiast już na samych warsztatach mieliśmy około 100 osób. Uczestnikami były osoby w różnym wieku. Zdarzały się takie pary międzypokoleniowe. Zdarzało się, że wnuczka przychodziła z babcią na zajęcia albo mama z córką. Także okazuje się, że te warsztaty równie dobrze cieszą i osoby młodsze i starsze w różnym wieku, a czasami najbardziej cieszy ta współpraca i wspólne tworzenie. Wszystko, co udało się zrobić w czasie tych warsztatów, uczestnicy biorą dla siebie, mogą obdarować bliską osobę albo po prostu korzystać na co dzień z tych wytworów. Zaprosiliśmy także do uczestniczenia w warsztatach i w dzisiejszym święcie pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku oraz Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami, także Szkoła Terapeutów Zajęciowych Ypsylon oraz przedszkola i szkoły pobliskie mogły w tych zajęciach uczestniczyć. Bardzo się cieszymy przede wszystkim tymi uczestnikami, którzy przyszli jako osoby niezorganizowane. Odpowiedziały na nasze zaproszenia w mediach społecznościowych i na stronach internetowych. Także zaprosiliśmy do współuczestnictwa w Kapelę Brodów i Teatr Zapadnia. Te wydarzenia artystyczne to będzie koncert muzyki folk oraz spektakl Wody i Ognia, bo dzisiaj jest szczególna noc, noc świętojańska. W momencie przesilenia, kiedy jest najkrótsza noc w roku, spotykali się od zawsze ludzie na wsi po to, by czcić ogień, wodę, ale przede wszystkim też, by się spotkać. Jest to też takie święto miłości, jest to święto kupały i myślę, że stanowią one dużą wartość. O tym wszystkim chcieliśmy dzisiaj powiedzieć i byśmy byli wspólnotą nie tylko w najkrótszą noc roku, ale także w każdy czas.